W niniejszym filmie zajmę się rowerami trekkingowymi od Highbike'a. Seria ta nazywa się Trekking 4 i otwiera gamę rowerów elektrycznych trekkingowych u Highbike'a. Oferuje ona dobrej jakości napęd elektryczny, przekrój rowerów i kształtów ramy oraz znakomity stosunek ceny do jakości. Także niezależnie od wzrostu, każdy znajdzie rozmiar roweru dla siebie. Podobnie jak w jednym z poprzednich filmów, w tym także skupię się na pozytywach, jakie płyną z wyboru tego roweru, a także podzielę się moimi odczuciami z jazdy na tym rowerze. Rowery serii Trekking 4 dostępne są w trzech rodzajach ramy: uniwersalnym, damskim i męskim. Poszczególne odmiany ramy występują w kilku rozmiarach i dwóch kolorach: niebieskim i pustynnym. Rowery z tej serii posiadają napęd elektryczny Yamaha PWTE, akumulator 500 Wh i nietypowy rozmiar kół 27,5 cala z balonowymi oponami o szerokości 2,2 cala dla zwiększenia praktyczności roweru oraz podniesienia komfortu jazdy w terenie i na nierównym asfalcie. Najmocniejsze cechy tego roweru to szeroka gama rozmiarów i ram, która ułatwia dobranie właściwego roweru i dobranie wygodnej pozycji. Akumulator o pojemności 500 Wh, który umożliwia przejechanie do 100 km na jednym ładowaniu. Silnik centralny Yamaha PWTE o mocy 250 W i 60 Nm momentu obrotowego. Napęd 1x9 Shimano Altus z kasetą 11,36 zębów. Dodatkowe wyposażenie jak bagażnik, błotniki, podpórka i oświetlenie zasilane z głównego akumulatora. Amortyzator Santurn Nex E25. Seria Highbike Trekking powstała dla osób, które chcą regularnie poruszać się na rowerze po każdym rodzaju nawierzchni, także tym nieutwardzonym. Trekking 4 dobrze sprawdzi się podczas weekendowych wycieczek oraz odejmie wysiłku podczas codziennych dojazdów. Jest to godna rozważenia propozycja dla osób poszukujących uniwersalnego e-bike'a. O użytkowaniu opowiem później, a teraz przejdźmy do szczegółowej specyfikacji. Zacznijmy od wyglądu i rozmiarówki. Rower występuje w rozmiarach ramy od 46 do 60 cm w zależności od rodzaju ramy, a także dostępny jest w trzech wersjach: męskiej, damskiej i uniwersalnej. Każda z nich jest dostępna w dwóch malowaniach, co daje do wyboru razem aż 22 rowery. Dzięki zastosowaniu 9-biegowej kasety 1136T oraz korby 34 zęby oraz silnika elektrycznego otrzymujemy napęd, który pozwala podjeżdżać pod wiele pagórków i wzniesień. Radzi on sobie znacząco lepiej niż silniki tylne ze względu na wyższy moment obrotowy, który wynosi 60 Nm. Zakres zestopniowania tradycyjnego napędu widoczny jest teraz na ekranie. Akumulator został wykonany w technologii litowo-jonowej. Ma pojemność 500 Wh i waży około 4 kg. Nagrywając ujęcia do filmu, rozładowałem akumulator. Jest to też dobry czas, żeby powiedzieć, że każdy rower przychodzi w zestawie z ładowarką oraz kompletem kluczy. Akumulator możemy naładować bez wyjmowania z roweru. Tutaj znajduje się port. Umieszczamy w nim wtyczkę. I wpinamy ładowarkę do prądu. Możemy także wyjąć akumulator z ramy. W tym celu odbezpieczamy klapkę. Umieszczamy kluczyk w gnieździe. Przekręcamy go. Wyjmujemy troszkę akumulator. Przekręcamy w drugą stronę i możemy wyjąć baterię. Akumulator posiada tutaj port ładowania, a także przycisk, który wskazuje stopień naładowania. Jak widać, bateria jest praktycznie pusta. Wepnijmy więc przewód. Tutaj mamy strzałkę i tutaj też mamy strzałkę. Wpinamy. Bardzo dobrze widać, że akumulator zaczął się ładować. Przeciętny czas ładowania akumulatora od 0 do 100% wynosi około 5 godzin. W zatrzymaniu pomagają dwutłoczkowe tarczowe hamulce hydrauliczne Tektro z tarczami w rozmiarze 180 mm. W prezentowanym rowerze zamontowany jest silnik Yamaha PWTE, to dobry model silnika centralnego. Centralny to znaczy, że został zintegrowany z supportem. Pozwoliło to na obniżenie środka ciężkości, a także uzyskanie lepszej kontroli nad rowerem podczas pedałowania. Aby móc korzystać z silnika, musimy aktywować wspomaganie. Po jego włączeniu silnik zacznie wspomagać rowerzystę już od pierwszego naciśnięcia na pedał. Aby włączyć wspomaganie, musimy nacisnąć przycisk on-off na wyświetlaczu. Wspomaganie działa dosłownie od razu. Trybów wspomagania mamy do wyboru 4. Eco Plus, Eco, Standard i High. Dodatkowo, przytrzymując dłużej przycisk Plus, możemy uruchomić tryb automatyczny. Na wyświetlaczu jest wtedy ikona A. Przycisk Walk pomaga podczas prowadzenia roweru pod wzniesienie.
Więcej o obsłudze wyświetlacza dowiedzą się Państwo z naszego filmu, który znajduje się w bazie wiedzy na stronie roweru i na naszym kanale YouTube. Przyszedł czas na podzielenie się moimi wrażeniami z jazdy. Rowerem z wyłączonym wspomaganiem jedzie się lekko, a po włączeniu silnik najmocniej wspomaga dokładnie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Silnik Yamaha PWTE umożliwia wspomaganie nawet przy wysokiej kadencji. Silniki centralne mają wiele zalet w porównaniu do silników tylnych. Natychmiastowa reakcja, lepsza kontrola nad rowerem i średnio większy moment obrotowy to tylko kilka zalet, jakie posiada silnik Yamaha PWTE. Jadąc na najmocniejszym trybie nie ma problemu z podjeżdżaniem także pod wzniesienia. Rower reaguje szybko na ruchy kierownicą i jest także bardzo stabilny z dużym obciążeniem w postaci sakw. Pewnie prowadzi się także, gdy wyjedziemy na nieutwardzone drogi, polne szlaki czy szutrową dojazdówkę. Natężenie dźwięku jest zbliżone mniej więcej do głośności cykania tylnej piasty. Natężenie dźwięku to jednak nie wszystko. Silnik może być niezwykle cichy, a nie może odbywać się to kosztem mocy wspomagania. Na szczęście w tym departamencie też nie ma braków. Przetestowałem rower podjeżdżając okoliczne wzniesienia na maksymalnym poziomie wspomagania. Niektóre z nich sięgały nawet kilkunastu procent i nie mam temu silnikowi niczego do zarzucenia. Jak na rower trekkingowy? Podjeżdża się świetnie. Rower został wyposażony w szereg praktycznych akcesoriów, które pomagają zarówno podczas jazdy poza miastem, jak i w mieście. Bagażnik pozwala przewieźć sakwy oraz torby z systemem MIG. Podpórka pozwala postawić rower w dowolnym miejscu, a błotniki pomogą pozostać czystym nawet podczas jazdy w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Na szczególną uwagę zasługuje oświetlenie zasilane z głównej baterii. Dzięki niemu jazda rowerem jest bezpieczniejsza nawet po zmroku i nie trzeba wymieniać regularnie baterii. Włączanie lampek jest niezwykle proste. Wystarczy włączyć wyświetlacz i nacisnąć jednorazowo przycisk z ikoną lampki. Przednia lampka ma 20 luksów i zapewnia dobrą widoczność na drodze. Podsumowanie. Hi-Bike Trekking 4 to trekkingowy rower elektryczny z silnikiem centralnym Yamaha dostępny w cenie zbliżonej do rowerów z silnikami Dapu czy Bafang. Wydając ponad 10 tysięcy złotych, warto rozważyć, czy lepiej nie dopłacić nieco do roweru z napędem od uznanego producenta. Hi-Bike Trekking 4 jest dostępny w naszym sklepie w wielu wariantach. Z powodzeniem sprawdzi się podczas weekendowych wycieczek oraz codziennego użytkowania w mieście i okolicy. Swobodnie przejedzie po szutrach, szlakach, ścieżkach, wyboistej jezdni i oczywiście po drogach rowerowych. Silnik centralny Yamaha PWTE oraz akumulator 500 Wh to komponenty montowane w rowerach elektrycznych z wysokiej jakości. Dzięki nim będziesz mógł poruszać się w zróżnicowanym terenie i przejechać nawet do 100 km na jednym ładowaniu. Liczę, że niniejszy film przybliżył Państwu korzyści płynące z jazdy na tym rowerze elektrycznym. Jeżeli mają Państwo więcej pytań, jesteśmy do dyspozycji. Podczas rozmowy doradzimy właściwy model dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo pełną specyfikację roweru oraz recenzje wideo i bazę artykułów. Wysyłka roweru jest możliwa nawet w 24 godziny. Posiadamy w ofercie kilka korzystnych form płatności, ale zanim rower trafi w Państwa ręce, przechodzi przez przegląd zawierający ponad 40 czynności serwisowych. Rower można odebrać w jednym z naszych salonów sprzedaży w Krakowie. Dostępna jest także bezpłatna wysyłka specjalistyczną firmą logistyczną.